Elo, elo, z tej strony Krzysiek, dziś sobie zagramy ponownie w Half Life Black Mesa. No, tak więc co? No to no idziemy dalej, tak? Co ogółem po poprzednim odcinku robiliśmy, to walczyliśmy tam z tego. Z cząstkami Czarnobyla. No i co, potem szedliśmy z ściekami tak jakby. No i trafiliśmy na taką rurę, która się zawaliła. Jesteśmy tutaj. Ej no, ciekawie to wygląda. Fajnie to wygląda nawet. No. Tak więc co, przechodzimy dalej do dalszych tych przygód. A i mamy nową broń. Czy ja prawie tam nie mogę doskoczyć? Mamy nową broń, czyli tego rewolwa. Power up. Tak się nazywa ten rozdział. G-Man! Ja pierdolę, ale to głośno. Aha. Kurde. Jeszcze raz. Co to było? Nie wiem. Chyba tutaj. O, rewolwa. No kurde, tamten cię strzela ciągle. Nie widzisz problemu? Aha. Czekajcie, wiecie co, ja tam się wrócę. O. Bo no. W końcu spokój, ja pierdzielę. Dobra, to tak. Ła! Kurde, i tak mnie ugryzł. No. O, bardzo trochę się odzwyczaiłem od tej gry. O, ty śmiecił! No. To się przydała trochę by apteczka, ale dobra. I tak ja mam bardzo dużo, a zawsze nie ciągle chcę. Nie to, co ja wziąłem! Ja pierdzielę amunicję tego. Rewolwera zmarnowałem na takie gówniaka. Jak nie trafiłem? Tam spadną. Ła!
No dostał przecież dwa razy. No. Ole. Tyk. Zaczekajcie sekundę. Dobra, jestem. No, te widoki nie wyglądają najlepiej. O! A! Strzelają we mnie. Co za debil. Co on się tam powoli wysadza? Dobra, idziemy dalej. Dobra. A, jest. Dobra. Dobra, idziemy dalej. O kurde, ale zjedziemy. O, i elegancko. Dobra. Nie, czasami mam problemy z tym widokiem, ale dobra. Dostał przecież trzy to. No idioto, nie dawaj tam granatów! Dobra, ciągle tam strzelają, więc nie wiem, czy coś mogę mówić, bo to głośne jest. Ciągle szumi. Tak więc nie wiem, czy coś jest sensem. Ile ty mi życia zabrałeś, ziomek? Uspokójcie się! Ja pierdzielę, ale oni są agresywni. No, poczyścimy ciała, żeby nie było... śladów, nie? Że coś tutaj mogło się dziać. Nie, i jeszcze sobie tutaj post... Ło, ty dziadzie! Ale żeby być aż takim hamem?
Ale jakie to małe teraz jest. No ja jeszcze przed nagrywaniem Black Mesa. Kurde. Kurde! Widzimy to. Aha! Dobra, więc cięcie. Dobra, wszyscy są tego pozabijani. Więc teraz czas na miny. Nie, to tak, stawiamy tu. Czekajcie, dajmy sobie. Co? Mam pełne, lol. To sobie napełnimy. Miniemy sobie tędy. Podniesiemy tamtą sobie minę. Dobra, spoko. I jeszcze tutaj by się przydała. I chyba to tyle. Tutaj z... tu. Kurde. Dobra, teraz bierzemy sobie granat. Doskonale. No i teraz sobie bierzemy szlonga. No chodźcie tu. O. Aha, on jeszcze nie umarł, lol. O takim oszale on jeszcze żył. No to trochę mocny był. No, musimy pójść sobie tędy. A, to jest wojskowy. Patrzcie. Wojskowy. Wojskowy... ten... zombiak. No już, dajcie mi spokój. Myk. Chyba zapomniałem wstawić jednej miny, ale dobra, mniejsza. Kurde. Bo wiecie co, chcę przytrzymać granat, żeby jak tam poleciałby. Kurde. Doskonale. Wow, to mnie zabolało was. O tutaj. Perfekcyjnie, po myśli. No. Pójdziemy sobie jeszcze tam po minę. No i co jeszcze? No i tyle, lecimy dalej. Chyba, że jeszcze... granaty, to sobie też będziemy i też się uleczymy do pełna.
Dobra. No i co, lecimy dalej. No i tam nie marudź. Ile? Nie, to nie, to idziemy tego drabiną, jednak po zastanowieniu idziemy drabiną. Kurwa. No nieźle. No weź tutaj pójdź tędy. Przyjdź tutaj. Zamknij te drzwi. No idziemy dalej. Doskonale. Pomyślmy. Nieważne. Nie umiem po prostu trafiać i tyle. Jones! Pierdziele. Jak się wystraszyłem go. Niby gra single player, a jednak taka. Ościu. O kurde, on biegnie na mnie! Aaaa! Biegnie on! Aaaa! Przełączaj! Spierdzielamy! Czekajcie. Audio... Music, o. Music. Fajne, nie? I tutaj w ogóle, jakby ktoś nie wiedział i by chciał sobie skrócić grę, nie, to tutaj gdzieś powinna być ta wajcha, czekajcie. Pokażę, żeby nie było. Tu, o, tu jest wajcha. I ogółem w Half-Life'ie jeden, w Black Mesie tego nie ma. To tylko w jedynce. Jakby ktoś by chciał speedrunować, to może tutaj. O. I proszę. I teraz wytłumaczenie. W Half-Life 1 było tak, że była rzecz, w której mogliśmy mieć interakcję. Gdy klikniemy w tą interakcję, to coś się dzieje. Czyli na przykład po tym przełączniku to się obraca. Tylko że tak to nie dosięgniemy, a gdy skoczymy, to dosięgniemy. Czyli tak nie. A tak. No i w tym sposobem sobie skróciliśmy drogę, tylko że ja sobie nie skróciłem, bo ja wam to przedstawiałem, więc sobie tylko przedłużyłem, bo jakby to znowu uruchomiłem. Ale gdyby ktoś by nie wiedział, czemu ja tak robię i czemu to jest skrócenie, to byśmy musieli podbiec tu, tutaj uważać, żeby nie spaść. Tutaj potem wejść na pewnicę, potem tutaj przełączać, no i potem ten, kto nie chce być takim, żeby to było realistyczne, to idzie sobie powrotną drogą, albo jeszcze tędy, jak chcesz. No i co? No i co, lecimy. A, i tutaj jeszcze taka ciekawostka, bo w ogóle ten etap można to tak skrócić, bo w ogóle
My do przodu idziemy wolno. Idziemy wolno przez bossów. Bo bossy mają coś takiego, że nie da ich się załatwić w klasyczny sposób. Trzeba robić jakieś rzeczy, czyli włączyć tam prąd i potem idziemy tak dalej. I przez to wszystko to trochę trwa. Nie? Ale gdybyśmy przyszli tutaj, gdy nawet on jeszcze żył, gdy jest żołnierze i nic byśmy nie robili, to możemy dać setuminę. Nie, czekaj, co mu ja zapisałem, nie, nieważne. Tu. I proszę. Przeszliśmy. Przeszliśmy właśnie murek, który nam skrócił grę ogromnie. Tylko że jest taki problem. Zobaczcie. Gdy my sobie tutaj pójdziemy dalej. No bo to tak długo trwa. Dobra, jestem ponownie. Ogółem wywaliło mi grę. Nie wiem dlaczego. To może rozwalmy to w tradycyjny sposób. Patrz. O, i tutaj, jak chciałem przejść dalej, to. O! Ci. On. Hey, it's Freeman, right? One of your scientist pals said they give you a message. You're supposed to take this old rail system up to some sort of satellite delivery rocket or something. I don't know where it is exactly. The old guy was so worried about getting out alive, he didn't think to stop and tell me. The main thing is, the military aborted the launch. So when you find the rocket, you have to get up to the control room and launch it yourself. He said something about a Lambda team needing a satellite in orbit if they were ever going to clean up this mess. Aha. No cóż. Fajne ma spodnie, ci powiem. No. Dobra, lecimy dalej. Albo wiecie co? Ja sobie tutaj zakończę odcinek. Wiem, może ten odcinek nie był jakoś super duper fajny. Był dosyć, ale mam. Dobra. No i tutaj, jeżeli chodzi o to, to jest następny problem, bo gdybyśmy tam przeskoczyli, to byśmy byli tutaj. I byśmy mogli tutaj przejść, tylko że nie dość, że nam życie spadło, to jeszcze prąd nas razi. No i tak naprawdę tutaj nie mamy jak dalej żyć, nie mamy jak dalej przejść. No bo jesteśmy tutaj. LOL! O, i tu. Tak właściwie, czy ja wiem, czy to nie jest do przejścia. No dobra, może trochę i tak, aczkolwiek. No. Dobra, będziemy się żegnać. Tak więc, do zobaczenia, do kolejnego odcinka. Witamy się jutro o 20 jak zawsze. Więc, no. Elo.